Witajcie ludzie, z powrotem w kolejnym odcinku Zagrajmy Wy, profesor Layton and the Curious Village. No dobrze, jesteśmy u Beatrice, zaczął się drugi dzień naszego śledztwa, albo raczej dzisiaj dopiero zaczniemy naszą prawdziwą zabawę, to po co tu jesteśmy. Okej. Tak, tak. Niech się pan nie martwi, przekażę im. O, dzień dobry. Przed chwilą ktoś do was dzwonił, jakiś inspektor coś takiego, czy coś takiego, coś innego. Inspektor Chelmi? Powiedział tylko, że to pilne i że macie przyjść do willi Reinoldów, jak najszybciej. Prawdopodobnie chce z nami porozmawiać na temat tego, co się zdarzyło wczoraj. Być może, ale nie możemy się dowiedzieć, zanim tam nie pójdziemy. Chodź, Luke. No ale zanim pójdziemy, mamy tu parę zagadek. Na przykład Beatrice ma dla nas zagadkę. O, dobrze, pan jest, profesorze, albo tu jesteś. Czy pomoże pan młodej dziewczynie? Albo pomoże pan dziewczynie? Jest tutaj coś, czym nie mogę sobie poradzić. Zrobiłem sobie kanapki. Na specjalny lunch, do mojego lunchboxu, do mojego pudełka z... do kanapek. Ale naprawdę są za duże. Może pan mi jakoś pomóc z tym? No to mogłoby się jakoś zmniejszyć, pokroić na przykład i wtedy by się zmieściły. Albo zjeść już teraz. Zapominam zawsze klikać drugi raz. No to jest chyba za mało dla ciebie kanapek. Jak się ma to nam zmieścić? Ja bym tutaj uciął te kawałki i wtedy jakoś to wpakował, jakoś wcisnąłbym. Ale wystarczy tylko raz kliknąć. Tylko raz przeciąć te. Bo pytaniem jest, ile razy trzeba przeciąć, żeby ładnie pasowały. Tylko jeden raz. Za chwilę zobaczycie. Jej! Jak dobrze, że mamy te wytłumaczenia, to ja nie muszę to tłumaczyć od razu, tylko mogę tu je popatrzeć, no właśnie, tutaj. Teraz idealnie pasuje, raz tutaj przeciąć i wszystko jest dobrze. O profesorze, co gdybym pana nie miała, to byłoby okropne. Krzesło dla Laytona, mógł sobie poczytać swoje książki. Usiądź sobie i poczytać. O właśnie. No to powiedziałbym, że wychodzimy. Z niektórymi postaciami nie będę właśnie gadał, na przykład z nim. On mi tylko, oprócz swojej zagadki, chce tylko powiedzieć, że niektóre zagadki znikają, jak ich nie znajdziemy i pojawiają się u babci, a niektóre zawsze po prostu są. I można je zawsze znaleźć. Albo je przegapić, albo zawsze po nie wrócić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No właśnie. Policjant skręca tutaj, albo raczej robi sześć zakrętów. I pytanie jest, jaka jest możliwość przejścia do punktu B? Bez, znaczy tylko z małą ilością, jak najmniejszą ilością zakrętów. Nie może być zero. Musi być jak najmniejsza. No właśnie, i teraz chodzi o to. Patrzcie tu. Idziemy tu. 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 I tu. I tak się robi. Znaczy nie tu, tylko tu. Tak się idzie. Takie coś. O. Dwa razy musimy skręcić. Mam rację? Jest! A jak widzę jego uśmiech, to już wiem, wszystko jest w porządku. Na grach 3DS-owych tak dobrze tego nie widać niestety. No ale cóż. Hehehehehe. Stachen, uspokój się. No, dla Laytona. Dla Laytona wszystko, jemu się wszystko przyda. A później będziemy mogli to posegregować. Co komu trzeba? Gdzie Gizmo? Od dawna się nie odzywał. Ej, Dick! Dake. Nie Dick, tylko Dake. Co ty masz dla mnie za zagadkę? Tutaj pomiędzy rozdziałem 4 a 5. Aha, no właśnie. Który pierścień trzeba zabrać, żeby z reszty wyszła... wyszedł łańcuch. D. There we go. Tak, tak. Jej! Jestem dobry, albo raczej nie. No właśnie tutaj, pap. Ładnie to wygląda. O, niesamowite, nie mogłem sobie z tym poradzić, jestem głupi, ohohoho. Książka dla Luka. Wszystko później i tak będziemy mogli pomiędzy nimi wymieniać, zobaczyć co się komu podoba. Ale do tego potrzebujemy więcej przedmiotów. Ej, Marco, co u ciebie? Moja ulubiona postać. Ej, profesorze. Założę się, że potrafisz rozwiązać tą zagadkę, co? Oczywiście, że tak. Potrafisz. 59. K
Która to już nasza zagadka w sumie? Będziemy mogli też babcię odwiedzić, bo ona tam dla nas ma jakąś zagadkę jeszcze. A, która jest możliwa najdłuższa droga od punktu A do punktu B? Tutaj, tutaj, tutaj? Ej, z góry tu, 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 tu? Chyba tak. Chociaż, chwila, czekaj. Clear. A co powiesz na to? Nie, to nie może być. Tutaj musi być? Nie. Nie. Ta jest najdłuższa. A odpowiedzmy, zobaczymy, czy to jest odpowiednia odpowiedź. No nie. Nie. Shit. To jak mam to zrobić teraz? Chwila. Typ, typ, typ. Aha. Raz, dwa, trzy, cztery. Też nie. Tu brakuje, tu brakuje, tu brakuje. Tutaj potrzebuję znowu pomocy kogoś innego. Wiedziałem, że coś jest nie tak. Cholera jasna, to jest takie łatwe. Tu, musimy robić to w ten sposób. Tu, nie, czekaj. Tu, 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 tu. O, patrzcie, teraz prawie wszystko mamy. Jest niesamowite, co? O mój Boże. malutki błąd w myślach, kurde. Co się dzieje? Here we go. Every puzzle has an answer. Spokojnie, ty. Dziękuję, że mi to tłumaczysz. Dobra robota, szefie. Takie zagadki nie są dla ciebie niczym, co? Oczywiście, że nie. Jesteś pro. Jesteś najlepszy. Jesteś profesjonalistą. Lubisz pracę, co? Oczywiście, że lubisz. W końcu jesteś uczonym. W końcu wiesz, co to znaczy, no. Yeah. No to idziemy dalej. Proszę bardzo. Pap! Może wszystkie zagadki, które tutaj możemy znaleźć, jak na razie są załatwione. A co z tą łódką? Ta łódka ma zagadkę w sobie przecież. Na początku mogłem już to zrobić, ale teraz już... no zapomniałem o tym tak jakby. Możemy to zrobić teraz. Zagadka numer 13. To znowu taka zagadka, przy której muszę sprawdzić. Ty. 1 i 3. Dobra. 13. Zobaczymy, czy mam rację. Czy internet dobrze podpowiedział? Jej! Nie. Ale dobrze, najważniejsze, że mamy wszystko załatwione, co? Gdyby to nie był let's play, robiłbym to wszystko samemu w głowie, ale tak... za dużo czasu to zajmowało, gdybym robił to tutaj na let's playu. Więc... lecimy! A, Klaudia! Teraz już nie uciekasz, co? Teraz nas lubisz. Ona też ma w sobie jakąś zagadkę. Inaczej by tu jej nie było. Albo raczej profesor sobie przypomniał o zagadce o kotach. A, które koty są cięższe? Te. Lewe koty. Cztery, ile tam, ileś tam czarnych i ileś tam białych. Jeden biały i parę czarnych. Tutaj na górze macie wytłumaczone dlaczego. Możecie sobie film zatrzymać. A teraz szybciutko! Biegiem! Do Reinholdów. Ej, tu! Wchodzimy! Matthew nas nie oczekuje. Trochę dziwne uczucie. Her.
Chcesz mnie otruć? Co to ma do cholery być? Ty. Głupku ty! Taki lokaj jak ty! Bardzo przepraszam, ser! Nienawidzę słodyczy. Sam ich widok przyprawia mnie o... do wymiocin, tak jakby. Brzuch mnie boli przez to. Zabierz to stąd! Tak, oczywiście, ser. Jak można nie lubić słodyczy? Ma cukrzycę pewnie i nie może. A Leighton, już jesteś. Zamówił mnie pan tutaj, inspektorze Chelmi? Tak. Powiedziano mi, że mieszaliście się w moją sprawę. Czy zrobiliście tak? Co robiliście? Albo czy tak zrobiliście? Nie mieliśmy takiej intencji, by mieszać się w pańską sprawę. W każdym razie... parę rzeczy nie robiło sensu. Zostawcie to śledztwo policji, a wy zabierzcie się za szukanie złotego jabłka. W końcu tutaj po to jesteście. Nie martw się, albo nie łam sobie swojej małej, pięknej główki nad tym wszystkim. Znajdę mordercę Simona. Może być tego pewny. A więc teraz, jak już powiedziałem, wracajcie do swojej roboty. Ja też mam własną robotę do zrobienia. Rozumiem, dobrego dnia. Ten inspektor ma naprawdę nerwy. Tak nas popychać cały czas. Nie lubię go wcale. Co powiesz na to, żebyśmy popytali się albo zapytali Ramona o to, co mu się zdarzyło wczoraj? No tak, ale najpierw na górę, bo na górze czeka na nas jeszcze parę zagadek. Mianowicie od każdej osoby po jednej. Chyba że Gordon ma trochę więcej. Bo on oczywiście więcej. Zawsze potrzebuje dodatkowej kiełbaski. Na grillu. Zawsze je więcej, zawsze je za dwóch. A, tutaj musimy narysować krzyż. Obok krzyża, tak? Ojojoj. Czy sobie poradzę? Fuk. Fuck. To jest naprawdę mocne, musimy tutaj zacząć. Musiałem sobie obrazek wyszukać, wybaczcie. Typ. Oho, patrzcie. Jak się już wie jak, to wtedy jest łatwiutkie, ale jak się nie wie, to jest trochę głupio wtedy. Pup. A czekaj, tutaj też musiało być tak, co? No pięknie. Tu, prawda? Tu. I pam. O, to jest ładny krzyż. Czerwony krzyż. A już myślałem, że będzie bolało. Myślałem już, że zapomniałem czegoś. Wyglądało jak krzyż, ale mógł powiedzieć: Nie, zapomniałeś jednej pineski. Nie. No ładnie. Dokładnie to sobie wymarzyłem. Dobra, Gordon, jestem dobrym chłopakiem. O, Leighton mi się przyda. Leighton wszystko dostaje. On będzie pod koniec gry zadowolony. Jeszcze jedną zagadkę masz dla mnie, o ile pamiętam, przyjacielu. Chociaż nie chciałbym mieć Gordona za przyjaciela, on by chyba mnie zjadł. Nie mam nic do grubych, tylko sobie tak żartuję, ludziki. Bez obaw. Tutaj musimy wyciąć H. Tak jakby. Może nie H, ale musimy wyciąć coś podobnego. Pup. Tutaj dwa takie cięcia. Nie wiem, czy tutaj też. W każdym razie tego na razie nie robię. Pup. Chcę zobaczyć, jak to zadziała w ten sposób. Zrobię save state, na wszelki wypadek. Submit. Możliwe, że zapomniałem, bo nie pamiętam dokładnie. Nie. Czyli muszę zrobić tu jeszcze cięcie. No jak teraz? Leightonie. Jej!
Zapomniałem jednego cięcia tylko. No super, kolejna zagadka załatwiona. To są takie... Aktualnie to są takie niezbyt fajne zagadki, więc... No cóż, ja tylko wam pokazuję tak jakby. Luke dostał... Luke dostał flaszkę, nie? Co ja robię? Dzieciakom daję flaszkę. Chelmi, co ty powiesz? Może ty masz coś ciekawego do powiedzenia jeszcze? Panie Layton, ma pan trochę umiejętności przy rozwiązywaniu zagadek, prawda? Że raz musiał rozwiązać zagadkę poprzez notatkę znalezioną na miejscu zbrodni. Proszę zobaczyć, czy może pan ją rozwiązać. To znaczenie tej notatki. Tajemnicza notatka. Kto jest winny? Bill, John czy Todd? Bill? Za chwilę będzie wytłumaczenie. Bo ta wiadomość ma oczywiście znaczenie, ma swój kod. Ale za chwilę zobaczycie jak. Wytłumaczy wam to sama gra. Pew! Jak ja kocham to, że gra sama wszystko tłumaczy. To ja nie muszę tego robić. Bill is boss. He sells oil. Bill is boss. He sells oil. Po prostu odwrócić do góry nogami. Idzie? No, no. Imponujący, Manny Layton. Widzę, że plotki nie kłamały. Pańskie umiejętności naprawdę są dobre. Ale nie myśl o głupich rzeczach. Nie wpadaj na głupie pomysły, dokładnie. Zostaw tą mądrą sprawę tobie, a mi pracę detektywistyczną. Zajmij się szukaniem złotego jabłka. Ale dostaliśmy kawałek od niego, świetnie. A Lady Dahlia też ma jakąś zagadkę, prawda? O, profesor, no. Może pan coś dla mnie zrobić? Cieszę się, że jest tu ktoś taki jak pan tutaj w takich czasach. Szczególnie w takich czasach jak tych. Cieszę się, że pan tu jest. O, dziękuję, madam. Cieszę się, że mogę pomóc. Dziękuję, profesorze. Mógłby pan mi pomóc? Tutaj mam takie wyzwanie, no zagadkę, bla bla, o to chodziło. Numer 63. How old is mom? Jeżeli ojciec ma 64 lata, to ile lat ma jego matka? Mówi do syna, ojciec mówi do syna: był czas, kiedy byłem dwa razy tyle stary jak twoja mama, jak twoja stara. Był czas, kiedy byłem dwa razy tak stary jak twoja stara. No tak. Był taki czas, ale jego matka taka stara być nie może, więc wydaje mi się, że chodzi o to, że kiedy on miał 2 lata, jego matka miała 1 rok, czyli, no, że teraz jest rok młodsza od niego. I wtedy też była, tylko że wtedy to miało inne znaczenie, więc... 43. 4... Nie 9, 91 to byłoby okropne. W wieku 44 mieć 90, o mój Boże. A, 43. Wyobraźcie to sobie w wieku 44 lat 91-letnią żonę mieć. Albo męża, to byłoby... Ojej, oj. Chociaż to do męża to się takie rzeczy zdarzają. Od ludzi, którym zależy na kasie, ale tak to już jest, nie? Jak są bogaci, to mogą nawet nie żyć i się ożenić. O, udało się, nareszcie, dziękuję panu. Obraz? Niech Luke będzie, Luke lubi obrazy, prawda? Luke. I am Jedi, like my father before me. Luke Skywalker. No. Z Ramonem mieliśmy pogadać, co? Hej, Ramon! Ramuhuhuhuhun, ratatuj. Dzień dobry, Ramon. Jak się dzisiaj czujesz? Jak skrzypce, profesorze. Być może, tak wspaniale jak skrzypce? A huhuhu? Nie wiem, co to z jego głową jest. Skrzypce nie czują się super. To straszne zmęczenie z poprzedniego tygodnia zniknęło, jakby nic się nie stało. Aha, był zmęczony, dlatego go porwano. Czyżby... Nic nie mówię. Jak pan widzi, jestem teraz pełny energii. Energia ze mnie wycieka, moja skóra jest taka miękka jak u małego dziecka, jak u... Dzidziusia. Nienawidzę tego słowa. Jak u... małego dziecka, powiedzmy tak.
Czuję się jak nastolatek znowu jak nastolatek. O tak? Dobrze to słyszeć. Nie pamięta niczego, co się zdarzyło wczoraj, co nie? Nie ma pomysłu, co się zdarzyło. Nic nie pamięta. Jaki jest nasz następny ruch? Zatrzasnąć pułapkę. Następny ruch? Powinniśmy okazać tyle szacunku inspektorowi i zrobić to, co o nas prosi. I zostawić jemu sprawę morderstwa, Luke. Jak inspektor Chen mi powiedział, rozwiązywanie z zbrodni jest zadaniem policji i adwokatów w Ace Attorney i detektywów prywatnych w Detective Conan i Sherlock Holmes. No jak tak to już jest. Tak przy okazji, coś mi mówi, że sprawa Złotego Jabłka ma większą... Jest bardziej wiązana niż można przypuszczać. To pańska intuicja znowu przez pana przemawia, profesorze? Najpierw potrzebujemy znaleźć jakąś poszlakę, która zaprowadzi nas bliżej do Złotego Jabłka. Przy okazji, jeden z bliskich przyjaciół barona Reinholda może nam pokazać kierunek, czy coś takiego. Oczywiście. Czyli zapytajmy tego lokaja. Zapytajmy rodzinnego lokaja. Może on nam może coś o tym powiedzieć. Super. To bo teraz to zdanie było tak dziwnie napisane. Rozdział 5. Czas zacząć. Łowy czas zacząć. W końcu zaczynamy robić to, po co tutaj tak naprawdę przyszliśmy. Ile to jeszcze ma trwać? Przyszliśmy tutaj do cholery po to, żeby znaleźć złote jabłko i dopiero w 5 rozdziale z 9 to robimy. Muszę powiedzieć, że następne rozdziały będą dość krótkie. Tak po 40... Nie, po godzinę będą coś. Nie. Gdzieś tak po 50 minut coś takiego wyjdzie, czyli 2 odcinki na 1 rozdział około. A ostatni rozdział będzie miał coś z godziny jeszcze. Teraz będzie się szybko wszystko działo. Powiedziałbym ludzie, że jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych projektów. Wtedy macie zawsze coś do roboty, a ja zabiorę się za 5 rozdział w następnym odcinku. Cześć!